Pierwsza drużyna Lecha Poznań nie podzieliła losów Warty czy rezerw kolejarza i pokonała 3-0 Olimpię Grudziądz. Tym samym podopieczni Macieja Skorży awansowali do finału Fortuna Pucharu Polski, nie tracąc po drodze ani jednej bramki. Nie narzuciliśmy od początku jakiegoś szaleńczego tempa, ale kontrolowaliśmy ten mecz, graliśmy konsekwentnie, cierpliwie. Zdobyliśmy bramkę po stałym fragmencie, co na pewno też wpłynęło jeszcze jakoś bardziej na naszą pewność siebie. No i można powiedzieć, że udało nam się ten mecz kontrolować praktycznie w pełni, tak jakbyśmy chcieli. Nie dopuszczaliśmy Olimpii do groźnych sytuacji. Pierwszą bramkę zdobył Dawid Kownacki po dośrodkowaniu Barego Douglasa z rzutu rożnego. Szkocki defensor Lecha po przerwie ponownie wpisał się do protokołu meczowego, dwukrotnie zdobywając bramki. W obu przypadkach asystował mu Joel Pereira. To kolejny mecz, w którym Lech po wyjściu na drugą połowę grał lepiej niż przed przerwą. Wynika to z tego, że jesteśmy bardzo dobrą grupą i dużo sobie gadamy. Też trener zawsze widzimy, jak wygląda ta pierwsza połowa i potrafimy zareagować do tej drugiej. I zawsze sobie gadamy od razu, jak zejdziemy do szatni, co możemy poprawić, co mamy trzymać, jak można zrobić lepiej. Myślę, że z tego to wynika. Lech ostatecznie wygrał 3-0 przy minimalnym nakładzie sił i awansował do finału. Są jednak również minusy tego spotkania. Po brutalnym wślizgu Piotra Witasika boisko musiał opuścić Michał Skóraś. Z urazem zszedł także Filip Marchwiński. To były dwie zmiany, które były spowodowane kontuzjami zawodników. Jak poważne to będą urazy, będę wiedział dopiero jutro po badaniach szczegółowych. Natomiast na chwilę obecną, szczególnie ta kontuzja Michała wygląda poważnie. Obu zawodnikom życzymy zdrowia. Maciej Skorża będzie potrzebował swojej szerokiej kadry, bo już w sobotę spotkanie ligowe. Lech Poznań podejmie Legię Warszawa.